Cześć! Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na mały unboxing, może nawet nie taki mały, ale przyszły do mnie nowości z drogerii Natura. Jest tutaj cała paka wypełniona kosmetykami i powiem Wam, że jest w czym wybierać. I na przykład dzisiaj mogę Wam zdradzić sekret. Robię dla Was test jednego z tych podkładów, więc klikajcie, bo myślę, że ten film pojawi się jako pierwszy. No i co, nie przedłużając, pokażę Wam, co mam tutaj w środku. Pierwsze, co wyciągnęłam z tej paczki, to takie trzy paletki z firmy Kobo. I ta jedna jest kolorowa, to jest miks korektorów, które pozwalają nam na zniwelowanie różnego rodzaju niedoskonałości na naszej cerze. Są w trzech odcieniach: fioletowy, zielony, standardowy, beżowy i różowy. Kolejna paleta to jest miks kamuflaży, czyli typowo do twarzy. I mamy je w czterech różnych odcieniach, chociaż te beże, poza tym najjaśniejszym, myślę, że niewiele się od siebie różnią. To zależy od światła tak naprawdę, ale jak tylko zrobię jakieś swatche nimi, to dam Wam znać. Kolejno, jest to paleta Contour Mix. I powiem Wam, że ja ostatnio używam palety do konturowania na mokro od firmy Hean. I ja przepadłam. Nigdy wcześniej nie miałam takiego produktu, a teraz przepadłam i ta paleta ma takie piękne kolory. Coś pięknego, ale będę ją testowała na pewno. Pewnie zobaczycie ją w jakimś makijażu u mnie. Następnie mamy po prostu coś dla wszystkich, rzekłabym, łasuchów, no ale przecież tego się nie je. Mam tutaj cztery buteleczki z podkładem firmy Kobo, Matte Cover. I jak widzicie, mam ten podkład w czterech odcieniach. Jest to podkład matujący, kryjący, ma też regulować wydzielanie sebum. On jest wzbogacony o olejek arganowy, ale powiem Wam, że jego konsystencja jest taka lekka. Już Wam pokazuję, jaki on jest wodny. On się po prostu cały czas leje. Jest świetny na lato, ale to też będziemy testować. Kolejno, co mi się tu rzuca w oczy, to po prostu takie papuszki, czyli dwie najnowsze palety marki Sensik. I ja na nie tak długo polowałam i oczywiście były wszędzie wyprzedane, ale mam! Są piękne, te kolory są cudowne. One są tak napigmentowane, są tak fajne, tak fajnie się blendują. I ta koralowa to jest 119, a ta zielono-fioletowa to jest 118 i one kosztują chyba 15 albo 16 zł w drogerii Natura, więc polecam Wam się zaopatrzyć, bo takich kolorów ja nie mam w swojej kolekcji. Mam mnóstwo palet, naprawdę mnóstwo i o ile takie róże potrafię mniej więcej znaleźć, to takich kolorów nie mam w żadnej z palet. One już są tutaj brudne, bo ich używałam oczywiście. Następnie znalazłam tutaj dwa podkłady z marki Sensik znowu i jest to Nude Perfect. Mam go w odcieniu 400, Vanilla i zaraz sprawdzę, jaki ma kolorek, bo nie wiem, czy 400 nie będzie dla mnie za ciemne. O, wow! Nie, 400 wydawałoby się super ciemne, a zobaczcie, jaki to ma piękny kolor. O, wow! Ale jakie świetne uczucie! On był taki gęsty po wyciśnięciu z opakowania, a teraz zrobił się taki, jakby się rozpuścił pod palcem. Ale przyjemny jest. I zobaczcie, jaki ma kolorek ładny. A wydawało mi się, że 400 to będzie dużo, dużo za ciemny kolor. I nie wiem, czy powiedziałam, to jest podkład kryjący, wygładzający cerę Nude Perfect. A ten drugi to jest Matte Finish, podkład matujący z proteinami jedwabiu. Ten mam w odcieniu 200, Ivory. Ale jest piękny ten beżyk. Zobaczcie. Ten pierwszy mam wrażenie, że zrobił się delikatnie różowy. I ten tak samo zrobił się taki fajny, płynny pod palcem. I mam wrażenie, że on jest bardziej neutralny niż ten pierwszy. Ale będę je testowała, także jeżeli już jesteśmy w kategorii podkładów, to... I poza tymi trzema seriami dostałam kolejną. I tym razem to jest My Secret i ma być to długotrwała formuła podkładu. Wysokie krycie, matowe wykończenie i po kilku minutach od nałożenia całkowicie wysycha. Ciekawe, czy będzie zastygał? No nie wiem.
Pozostawia skórę gładką i matową, jest odporny na pot i dotyk, czyli idealnie na lato. Nie zawiera parabenów, wazeliny oraz składników pochodzenia odzwierzęcego. Mamy wegański produkt, proszę bardzo. Ja mam go w odcieniach od 1 do 4 i sprawdzę może najpierw, jak ta jedynka się prezentuje. O, on jeszcze zaklejony był. I ja już widzę. On się nazywa Vanilla Banana. I ja już widzę, że on jest pięknie żółty. To jest jasny kolor, ale jest taki żółciutki. Zobaczcie, jak on wygląda na tle tych innych. Coś pięknego. Ma fajną formułę, ale tak jak mówiłam, dam wam znać. Nie jestem w stanie w jeden dzień przetestować czterech podkładów, które dostałam, więc, ale powiem wam, że kolor mi się mega podoba. Wiem, że już to mówiłam. Wiem. Następnie mamy tutaj z My Secret i róż. I to jest odcień 106, róż do policzków o aksamitnej konsystencji, która gwarantuje łatwą aplikację, bezzapachowa formuła. Ma on 5 gramów i takie piękne, słodkie, malutkie opakowanie. I zobaczcie, on będzie idealny na lato, wiosnę, lato, bo ma taki leciutko brzoskwiniowy, ale nadal w różowych tonach, taki zdrowy, świeży kolor. Kolejnymi cudeńkami, które tu mam, oczywiście, które musiałam już dotknąć, bo jakby to było, gdybym ja od razu nie dotknęła wszystkich palet naraz. I poza tymi dwiema papuszkami mam tutaj najnowszą serię z My Secret Hello Pretty. To jest coś pięknego. Mam tutaj trzy palety i każda z nich zawiera jasny kolor. Ten środkowy jest kolorowy i ten trzeci to jest brąz. I ja się spotkałam z takimi opiniami, że ten brąz w każdej z tych palet jest taki sam. Ale nie, one się delikatnie, ale jednak trochę różnią. Nie jest to identyczny produkt. I już wam pokazuję, jak to wygląda. Spójrzcie tylko. Mamy takie palety. Ten pomarańcz jest tak piękny i mega mi się podoba ten środek. Piękny jest. I ja może zasłuchuję wam te właśnie kolorowe. Zobaczcie, wystarczyło jedno pociągnięcie. Nie miałam wam jak tego pokazać za bardzo, ale no najbardziej podoba mi się jednak ten metaliczny. Coś pięknego. Idealnie mój kolor. No i żeby nie było, że mamy podkłady, korektory, kamuflaże, mamy palety. Mamy też całą serię pomadek, pomadki w sztyftach, pomadki w kredkach od właśnie My Secret z tej samej serii, z której są te palety, czyli Hello Pretty. I to są dwa w jednym, czyli konturówka i pomadka w jednym. Jestem teraz cała brudna, nie wzięłam sobie żadnej ściereczki. Ja tutaj jedną mam już otwartą, zobaczcie. One są wykręcane, kolory są po prostu boskie i one tak pachną, one pachną jak jakieś ciasto. Cudownie. I może delikatnie wam zesłuczuję, bo pomadek jeszcze nie słuczowałam. Czerwień jest przepiękna, ja kocham takie odcienie. I pozwólcie, że teraz otworzę całą resztę i je sprawdzę. Przy okazji nałożę sobie jedną z nich na usta, bo jak widzicie, nic dzisiaj na ustach nie mam. I ja wam tutaj zesłuczowałam trzy odcienie. Od góry to jest 102, 105 i 101. Ja na ustach mam 105 i jest to tak przepiękny kolor. On jest niby fioletowy, niby różowy, ale jednak nudziak i jest taki mocno elegancki. W ogóle nie są wyczuwalne te kredki na ustach. Nie kleją się, są matowe. Mam nadzieję, że te pomadki będą świetnie się sprawdzały podczas jedzenia i picia. A propos picia, to mam nadzieję, że się nawadniacie w te upały. U mnie dzisiaj jest 30 stopni w cieniu. Także ciężko jest wytrzymać. Podkład też ma bardzo ciężki orzech do zgryzienia dzisiaj. Ja nawet podczas nagrywania mam przy sobie wodę, butelkę wody. Mam akurat tutaj jurajską. Mam też słomkę z bambusa. Także o wszystko jak najbardziej zadbałam. A wam przypominam, że żaden najlepszy makijaż nie będzie wyglądał pięknie na cerze, która jest odwodniona. I między innymi dlatego się nawadniajcie.
I w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobało Wam się otwieranie paczki z natury. Ja jestem mega zachwycona tą paczką. Produkty, które dostałam, są genialne. Mam nadzieję, że sprawdzą mi się na dłuższą metę, ale o tym oczywiście będę Was informowała, czy tutaj w testach na YouTubie, czy na Instagramie. Mam nadzieję, że do wszystkich takie informacje dotrą. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dawajcie łapki w górę, komentujcie, dajcie mi znać, czego jesteście najbardziej ciekawe. A może już coś testowałyście i macie ochotę wyrazić swoją opinię na temat danego produktu? Nie zapomnijcie mi dopisywać, jakiego rodzaju jest Wasza cera, jeżeli mówicie o podkładach. Moja jest sucha, pamiętajcie o tym. I to tyle w dzisiejszym filmie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!